Nawet najmłodsi wiedzą, że warto dbać o środowisko. Wiedzę warto poprzeć czynami, dlatego dzieci z przedszkola nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim zrobiły schronienia dla pszczół. I z czego robicie to schronienie dla pszczół? Jakich materiałów używacie? Na przykład drewno, suche liście, na przykład szyszki. A czy wiesz, dlaczego te pszczoły są takie ważne? Dlatego pozapylają kwiaty i mamy co jeść. Warsztaty pod hasłem Okażmy Ziemi Kulturę przygotowali pracownicy Biura Wystaw Artystycznych. Inspiracją była wystawa Marty Antoniak Ferallum, która pokazuje negatywne aspekty współczesnego świata właśnie w kontekście ekologii. Mowa o konsumpcjonizmie i nadprodukcji. Wszystkie działania, które w ciągu minionego roku proponowaliśmy i większość warsztatów, staraliśmy się, żeby to były zawsze warsztaty w oparciu o ekologiczne materiały. Recykling, upcykling. Wiemy, że w ogóle ekologia to zbiór czynników. Od najprostszych rzeczy, o których rozmawiamy też z dziećmi, od prostych czynności, które wykonujemy w domu, oszczędzania wody, oszczędzania światła, mniejszego konsumpcjonizmu, mniejszej chęci posiadania. Zajęcia w BWA idealnie wpisały się w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi w Ostrowcu Świętokrzyskim.